Witamy w Energii Gaz Polska, jesteśmy w trakcie jazdy testowej Honda Civic Auto z 2013 roku, silnikiem 1.8 o mocy 140 koni. Założyliśmy tutaj instalację BRC, sprawdzamy jeszcze, czy tutaj wszystko jest ok, czy auto ma takie osiągi, jak powinno mieć. Nie mamy żadnych zastrzeżeń, więc powoli będziemy się kierować do firmy, a Państwu chciałem pokrótce przedstawić jakby cenę i ogólne szczegóły instalacji, tak? Czyli ile zaoszczędzimy, jeżdżąc właśnie na takiej instalacji w takim samochodzie. Dokładnie tak. Cena tej instalacji do tego auta to jest około 2900 zł. Do tego dochodzi koszt lubryfikacji, jeżeli klient sobie zażyczy. W tym przypadku sobie zażyczył, to jest koszt 300 zł. Zwrot następuje po około 11-12 tysiącach kilometrów. I bardzo, bardzo szybko. I potem już te pieniądze, które nam się zwrócą, to już te pieniądze, za które tankujemy, no to oszczędzamy tutaj na po prostu jakieś nasze przyjemności. Można tak powiedzieć. Albo naprawy, ewentualne. Dokładnie. Czyli tak, auto samo na siebie. Tak, albo ewentualnie na jakiś nowy samochód jeszcze fajny, inny. To też prawda. Tak, ważna kwestia, zbiornik jaki tutaj udało się. 44-litrowy, co pozwala nam na przejechanie około 340-380 km na jednym tankowaniu. Bardzo, bardzo fajnie w mieście taki zasięg, no to no nie jest mało. Jest wystarczająco. Przy tej ilości stacji to jest, tak, jest jak najbardziej w porządku. Tak jak Krzysztof mówił, 250 zł na każdym przejechanym 1000 km, na benzynę na 1000 km wydawalibyśmy 450 zł, na gaz wydajemy tylko 200. Także ponad połowa trafia do naszej kieszeni, proszę Państwa. Nie ma się nad czym zastanawiać. Honda Civic 1.8 140 koni, auto fajne do miasta, dynamiczne i do tego bardzo fajnie współpracujące z instalacją gazową. Zapraszamy do oglądania naszych kolejnych filmów oraz na stronę www.energigazpolska.pl. Dziękujemy za zaproszenie.